kwiecień, kiedy deszcze plecie, to się maj wystroi w kwiecie. Rozpoczynamy kolejny tydzień w ogrodzie. Widokiem tulipanów, hiacyntów i narcyzów, które już teraz stroją nasze ogrody pięknymi, kolorowymi i często pachnącymi kwiatami. Kwitną także szafirki, fiołki i bratki oraz pierwiosnki. Jeżeli kupiliśmy wcześniej sadzonki pierwiosnków bezłodygowych, wyniosłych lub w innych odmianach, to po przekwitnięciu albo nawet jeszcze kwitnące możemy przesadzić na rabatę kwiatową w ogrodzie. Będą kwitły również w kolejnych latach. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliśmy, przycinamy róże, hortensje i lawendy. Lawendy formujemy w kształt półkuli. Gdybyśmy zrezygnowali z ich wiosennego cięcia, stracą prawidłowy pokrój i zaczną przyrastać oraz kwitnąć tylko na wierzchołkach, co prowadzi do efektu tzw. łysego gniazda wewnątrz krzewów. Róże i hortensje przycinamy zgodnie z wymaganiami danego gatunku i odmiany. Planujemy letnie nasadzenia na balkonach i tarasach. W sklepach ogrodniczych, w tym internetowych, zaczynają być już dostępne sadzonki ciepłolubnych roślin balkonowych i rabatowych, takich jak na przykład pelargonie czy petunie, w tym supertunie vista, które w ostatnich latach bardzo zyskują na popularności. I trudno się dziwić, rosną one w bardzo szybkim tempie, są odporne na niesprzyjające czasami warunki atmosferyczne i już jedna sadzonka wystarczy na obsadzenie standardowej niewielkiej skrzynki balkonowej. Z zabiegów pielęgnacyjnych należy jedynie pamiętać o regularnym podlewaniu i częstym nawożeniu, na przykład krystalicznym nawozem rozpuszczalnym w wodzie do surfini i innych petuni kaskadowych. Odpowiednio odżywione supertunie tworzą zjawiskową kaskadę kolorowych kwiatów. Na kanale Ogród na co dzień pojawił się już film na temat supertunie vista. Zainteresowanych zapraszam do obejrzenia. Tymczasem warto się przygotować do sezonu podlewania roślin w ogrodzie. Na razie jest jeszcze dość wilgotno i utrzymuje się dość deszczowa aura. Jednak warto zawczasu pomyśleć o nadchodzących dniach, kiedy będziemy zmuszeni pomóc naszym roślinom i je nawodnić. Sprawdźmy więc, w jakim stanie są nasze węże i zraszacze. Może warto je przeczyścić lub wymienić na nowe. Podlewanie jest potrzebne zwłaszcza w przypadku warzywnika, trawnika i roślin uprawianych w donicach oraz roślin młodych, które właśnie posadziliśmy w ogrodzie. A kwiecień to idealny miesiąc na sadzenie i przesadzanie. W warzywnikach cały czas możemy kontynuować wysiewy i jeżeli jeszcze tego nie zrobiliśmy, posiać rzodkiewkę, sałatę, marchew, pietruszkę, koper czy inne wybrane warzywa lub zioła. Na rozsady cały czas możemy wysiewać ogórki, dynie, cukinie i inne rośliny dyniowate oraz kapustne. Rozsady, które już mamy, hartujemy. Na początek najlepiej w ciepłe, ale pochmurne dni. Rozsady sałaty, pora i wczesnych warzyw kapustnych mogą już trafić na grządki. Wiele roślin warzywnych wysianych w marcu wymaga pikowania, czyli rozsadzenia pojedynczo do większych doniczek z większą ilością podłoża. Dotyczy to zwłaszcza pomidorów, papryki, bakłażanów i innych roślin psiankowatych. Pamiętajmy, że z kolei ogórki i inne rośliny dyniowate nie lubią przesadzania. Wysiewając je na rozsady, wybierzmy więc takie donice lub pojemniki, z których od razu w maju przesadzimy roślinę do gruntu. W ogrodach zaczynają już kwitnąć pierwsze krzewy i drzewa owocowe. Jako jedne z pierwszych obsypują się kwiatami jagody kamczackie i one będą też owocować w pierwszej kolejności. Warto pamiętać, że czas nabrzmiewania pąków kwiatowych roślin owocowych to często także czas pierwszych prewencyjnych oprysków. Sprawdźmy więc kalendarz zabiegów dotyczących tych roślin, które rosną w naszych ogrodach, bo lepiej zapobiegać niż leczyć. Życzymy pięknego wiosennego tygodnia i na kolejny tydzień w ogrodzie, jak zawsze, zapraszamy za tydzień.